15 marca w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie miała miejsce promocja książki pod tytułem Piechniczek, tego nie wie nikt. Autorstwa Beaty Żurek i Pawła Czado. Pomysł prozaiczny, można powiedzieć. Rozmawiałam z koleżanką, zrobiłam wywiad z panem trenerem przy okazji mundialów RPA. Trochę czasu od tego minęło, od tego wydarzenia, natomiast podczas tego wywiadu pan trener opowiedział nam tyle ciekawych historii, które w ogóle nie zmieściły się w tym wywiadzie. No i tak biłam się z tą myślą, czy pan trener się zgodzi, ale zgodził się. Przedstawiliśmy z Pawłem plan książki, no i udało się. Trener Antoni Piechniczek jest jedną z kilku najważniejszych postaci polskiej piłki, a ze zdumieniem stwierdziliśmy, że nie powstała o nim żadna książka. Przyjęliśmy założenie, nie chcieliśmy napisać tradycyjnej, klasycznej biografii, a właściwie autobiografii, czyli opowieści serwowanej przez jej bohatera, czyli opowieści całej historii widzianej jego oczyma. Założyliśmy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że zgodził się na to też trener, że jego opowieść będzie przeplatana z opowieścią ludzi, którzy znali go na różnych etapach jego kariery. Od czasów wręcz dziecięcych rozmawialiśmy z towarzyszami jego zabaw jako kilkuletniego chłopca poprzez szkołę, początki w klubie Zryw Chorzów, potem Naprzód Lipiny, Legia Warszawa, Ruch Chorzów to kariera piłkarska, Szateru jeszcze francuskie i potem kariera trenerska to jest BKS Stal Bielsko, Odra Opole i potem reprezentacja Polski. I na potrzeby tej książki rozmawialiśmy z prawie setką osób, właściwie wszystkimi najważniejszymi postaciami dla jego kariery. Z Zbigniewem Bońkiem rozmawialiśmy w Warszawie, z Grzegorzem Lato w Mielcu, z wieloma innymi zawodnikami i trenerami. Antoni Piechniczek z książki jest bardzo dumny. Ja osobiście jako bohater tej książki jestem strasznie zadowolony z jej treści, z jej szaty graficznej, z wszystkiego to, co książkę dotyczy. Powstała ona dość późno. Niektórzy to podkreślają, a ja uważam, że ona powstała w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy człowiek już wszystkie swoje sportowe sprawy ma poza sobą i kiedy żyje już trochę innym życiem, wtedy pozwoli sobie na pewien luz, na pewną swobodę wypowiedzi. W sumie jest to ciepła książka. Z publikacji dowiemy się o faktach, o których mało kto wcześniej wiedział, szczególnie jeśli chodzi o życie prywatne bohatera. Myśmy się podczas pracy nad tą książką dowiedzieli, że generalnie wychowywał się bez ojca, a szczegóły, dlaczego wychowywał się bez ojca, to już w książce, natomiast nawet będzie można w niej przeczytać nawet fragmenty listów, jakie ojciec pisał z frontu. Niesamowita historia. Dla byłego selekcjonera polskiej reprezentacji piłkarskiej każda historia zawarta w książce jest warta uwagi. Każdy rozdział jest ważny, no bo trudno nie wspominać dzieciństwa i młodości, o czym tu mówiłem. Trudno nie mówić o początkach kariery, jak grałem u profesora Murgota w Zrywie Chorzów. Trudno nie mówić o ruchu i na mecze, które chodziłem jako dziecko, jako kibic. No, trudno nie mówić o reprezentacji, którą prowadziłem. Także to się nie da powiedzieć, że jeden punkt jest najciekawszy, że to jest ten najlepszy rodzynek w tym cieście i ten rodzynek należy zjeść. Cała książka jest rodzynkiem. Miejsce promocji książki nie było przypadkowe. Urodziłem się dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca, od Domu Kultury Huty Batory. Kiedyś to był przed wojną dom związkowy, nie należał do huty. Tutaj w tym Domu Kultury chodziłem do czytelni, do biblioteki. Tu zdobywałem pierwsze informacje, otwierając sportowe gazety, których nie kupowałem, bo mnie nie było stać, jakbym chłopcem mającym 12 lat. Tylko posiłkowałem się sportem, przeglądem sportowym, sportowcem i tak się uczyłem piłki, tej światowej i polskiej. Goście wydarzenia, prócz możliwości zakupu publikacji i zdobycia autografu, mieli okazję wysłuchać rozmowy Wojciecha Krzystanka z bohaterem wieczoru oraz z dziennikarzami, którzy napisali biografię.